Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No tutaj przy okazji pobytu na międzynarodowym wspólnym rolniku Mazury w Popowie podjechaliśmy do Grajewa, gdzie sklep prowadzi Wojciech z Sylwkiem, tak razem go macie czy nie, żebym tam nie pomylił nic. I teraz przyjechał z nami Raf Herboc, bo produkty Rafa Herboca też w sklepie znajdują, także wejdziemy i pokażemy. To jest jaka ulica jeszcze, ty powiedz? Kopernika 17. W jakich godzinach czynny jest, to widzimy, jak się odsuniesz, to zobaczą hodowcy, nawet w niedzielę. Tu wy tu zamiast do kościoła chodzi, to sklepy otwieracie, tak? To jest rynek w niedzielę, wiesz, godzinach. Tutaj słyszałem, że w Grajewie jest jeszcze, zapraszamy, że do odwiedzania Muzeum Mleka, tak? Też jest. No, dokładnie. Także wchodzimy na razie do sklepu, a do muzeum się damy. No, widzimy, tak wygląda dojazd. Proszę bardzo, wszyscy wejdą, zobaczymy. Każdy chciał tutaj, większość z osób, które tu były. Nie, pani nie wchodzi. Zmieścimy się, o, zobaczmy. No i zaczynamy oglądać, co tutaj jest. Tu widzimy katalog herbowy. Rafa Herbowca tutaj mieliśmy przed sklepem, ale widzimy go właśnie w katalogu i popatrzmy, karmy różnego rodzaju, Wersellelagi widzę, Bayersa widzę karmy, są też karmy MDM-u, tak, jest karma dla gołębi, mieszanka paszowa, to się teraz tak nazywa, bo właśnie my nazywamy potocznie te wszystkie rzeczy karmami, one jednak, które do handlu są wprowadzane, muszą mieć nazwy, tak jak to przewiduje przepisy i właśnie teraz się może często zdarzyć, że to, co dla nas było cały czas karmą, okazuje się być mieszanką paszową. Jest trochę takie dziwne, bo nagle się okazuje, że musimy coś, co nazywaliśmy normalnie karmą, inaczej nazywać, i niekiedy nie wiemy, co to jest tak naprawdę, ale zobaczmy, przejdziemy dalej. Te produkty, które mówiliśmy o nich wcześniej, widzimy Belgavet Seifert, produkty są na półce, są produkty Herbowet, Herboca, tutaj widzimy, no, rodzina Herboc. I gołębie ma jeszcze też słynne, także te produkty możemy tutaj nabyć w Grajewie. Firmy Belgica de Vert też mamy preparaty. Widzimy Renfrida, widzimy też preparaty Mrowca. O, Van He, nie możemy zapomnieć o nich. Baxa, tutaj dużo, dużo różnych jest. Tu widzimy Puritano też produkty. No wiadomo, akcesoria z firmy Polmark, to są ich tajemniczki różnego rodzaju. Baseniki kąpielowe, różne. Tu mamy też Piotra Wojciechowskiego, Propolis. O. Także te, Wersellelaga też. Pojniczki, no zobaczmy tutaj w tej części sklepu, co się znajduje. Oni tam zaczęli coś oglądać, kupować, a my sobie przejdziemy z pomału, zobaczymy, co tu jeszcze jest. Tak jak Wojtek mówi tutaj, przez to, że tutaj jest targowisko słynne w niedzielę, to może Wojciech otwierać to sklep w niedzielę, na pewno będzie klient. Mamy też, widzimy, karmiki specjalne zasypowe też dla drobiu. Tu jest karmik, a tu jest polnik. Taki duży dla kur, może być dla kaczek, dla drobiu. Dla drobiu. Tutaj Jakub, nie widzę waszych produktów, za to tutaj jest dwór. Aha, przepraszam na mocnie, przepraszam właśnie. I tutaj widzimy właściciel firmy TJW. Ma produkty tutaj też w tym sklepie, Aquacid, zakwasza dla gołębi widzimy, Aquahol, tonik wątrobowy, Aqua B Complex, Aqua Amino, Aqua B Complex znowu i TJW Avipro. Także przepraszam najmocniej, nie zauważyłem w pierwszej chwili, ale proszę mi wybaczyć. Zobaczymy. A co tam, Wojtek, co na tym filmie tutaj, co na tym telewizorze puszczacie? Zaraz ci włączę, twoje filmiki. Ale myślałem, że jakieś inne jeszcze do tam. Też mogę. Nie, nie, dobrze, dobrze. Wszystko działa. Dobrze, a tu widzimy karmiki, widzę, macie. O, firmy Prima, jeszcze karma jest, o TJW granulaty, mieszanki te. To się nazywa dobrze ekstrudowane? Granulowane. Dobrze. Także mamy i Prima, i Wersellelagę, i Mrowca, i Wejersa. Tu widzimy MDM też. Co tu jeszcze jest? MDM widzę, o, Mrowca też. Wszystko jest duży, duży wybór karm. Tutaj widzimy Belgavet Seifert, to są hodowcy Kasser Senechal widzimy. Jost, Desmet, Reistran i Van de Putte Kubica. O, plakat taki Timu niejako Belgavet Seifert.
Wojtek, te, wysyłkowo też pochodzi się sprzedaż? Tak, tak, tak. Na stronie internetowej, tam taki baner u nas jest na stronie, można sobie też wejść, zobaczyć, kliknąć i tam wtedy... Jest www.sklepdlagołębi.shoplo.pl. Można sobie wejść, zobaczyć. Wojtek, a przyszła tak. Widzę, żeby nam nie umknęło, jeszcze widzę firmę Pigeon Vitality. Te produkty też tutaj są w tym sklepie. Na półkach, tak, zobaczymy. Także wszystko możemy tutaj sobie spokojnie. Raf będzie już wyjeżdżał dzisiaj? Tak, dzisiaj. Dobrze, także na razie dziękujemy. No i zachęcamy do odwiedzania tego sklepu. Tutaj tak jak dzisiaj przy okazji hodowcy, którzy przyjechali tutaj na... Weź tam, bo musimy. Przyszli sobie też zobaczyć. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do sklepu w Grajewie. Do zobaczenia. Dobry lot.